Witamy serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie w Polsce. Witamy wszystkich hodowców, hodowczynie. Paweł Mędrysa to hodowca, którego zdecydowanie nie mogło zabraknąć na wydarzeniu Ludzki Gest, czyli aukcji, której organizujemy dla podowiecznych Fundacji Ludzki Gest. Paweł, co to jest za gołąb? Bo za kulis, kiedy robiłem zdjęcie tego gołębia, powiedziałeś, że to jest gołąb specjalnie wyhodowany na prośbę telefonu księdza Kostolego. Obiecałem, z księdzem rozmawiałem w tamtym sezonie. Akurat rozmawialiśmy na wystawie, później jeszcze telefonicznie. Także obiecałem, że wychowię coś takiego specjalnego, co akurat dla siebie nie robię tego, bo ja to zawsze inaczej robię. I to jest gołąbek z parowania tak zwanego 79, czyli olimpijczyka, mojego bardzo znanego gołębia. Pierwszy gołąb w kategorii D, trzeci gołąb w kategorii D, także na olimpiadzie był trzeci. Jest to jego syn, prawdopodobnie będzie synek. Syn 79 razy córka 79. Tak to było sparowane, córka na ojca. Fajny gołąbek, jest to gołąbek późny, dwa piórka ma spierzone, ale już w ogóle te jego walory są fajne i po prostu, no tak jak powiedziałem, obiecałem, że coś uchowię fajnego, z fajnego gołębia. No i także jest gołąbek o numerze 8400. To Paweł, także... ja od razu pytanie, to znaczy, że takiego łączenia ty u siebie nie wykonywałeś wcześniej? W tamtym sezonie wykonałem akurat jedno takie łączenie, tylko najlepsza córka olimpijczyka na ojca. I akurat jeden mi się udał tylko z tego gniazda. Taki wyszedł, jeden był nie za bardzo młody wyszedł, a drugi wyszedł. A akurat w tym sezonie były dwa mutki, no i mówię 8400 jest zaobrączkowany. Czyli to można powiedzieć, to specjalną obrączką. Czyli można powiedzieć, że w Polsce na dzień dzisiejszy takich łączeń jest tylko trzy gołębie. Znaczy się tak. Takiego konkretnego łączenia. Jeden idzie na Ludzki Gest, tylko drugi jest u ciebie i dwa są u mnie na razie, bo zostawiłem sobie tylko tyle. No i jest jeszcze jedna ta, co tak się nie udała z tamtego roku. Dałem ją koledze Maćkowi, ale Maciek ją nie chciał, wziął ją Piotrek. Nie będę mówił nazwiska. I u Piotrka się bardzo fajnie wydarzyła. Ona miała taki krzywy dziób, nie do końca była fajna. No takie niedorozwinięte była troszeczkę i naprawdę fajne młode mu przekazała. Zawsze powtarzałem, dbajcie o tą samiczkę. A jest tak zawzięte, jak tam kiedyś byłem u niego, mówię, nie idzie jej ręki wsadzić. Także to jest taki fajny gołąbek, fajne parowanie. No myślę, że to jeden z najlepszych samców rozpłodowych i lotowych u mnie. Także jak powiedziałem, tak dotrzymałem. Myślę, że ktoś go fajnie wylicytuje, będzie z niego naprawdę zadowolony, bo te gołębie naprawdę fajne gołębie przekazują. Przede wszystkim lecą dobrze szpicowo. U mnie co roku zawsze każda córka robi naprawdę fajne wyniki, czy syn, czy coś. Zresztą tamtym roku kilka dzieci poszło na giełdzie, super asów, także zachęcam do licytacji, bo to naprawdę potrzebna taka sprawa jest. Też wiesz, ja bardzo zawsze powtarzam, że warto, żebyśmy jako środowisko hodowców gołębi polsowych pokazywali, że się łączymy i robimy takie duże wydarzenia, cele właśnie zbierania pieniążków. Taki cel jest zawsze potrzebny. Ja zawsze powtarzam, że do takich rzeczy charytatywnych zawsze się przyłączam. No i tak to wyglądać musi, no niestety, inaczej nie ma. Dokładnie, także co, zapraszam hodowcy. Dokładnie i tak. Dobry lot. Dziękuję bardzo.